Zapnet, oficjalny serwis fanatyków Apatora Toruń. To może zaczniemy od tego, że pan tutaj zaprosił kibiców na pierwsze zawody, powiedział, co to będą za zawody, kto tutaj będzie jeździł, co będzie można zobaczyć. No na pewno pierwsze zawody odbędą się, to jest Liga Mini Żużla, odbędą się 12 pary, 13 indywidualne, a 14 międzynarodowe. Będą Duńczycy, Niemcy, Czesi i Polacy. Także no, na pewno będzie ciekawie, tor, jak widzicie, będzie fajny. Muszę go zrobić szybko, jeszcze krawężnik nam został do zrobienia, żeby sędzia przyjechał odebrać go. Tak, na przyszły tydzień już byśmy chcieli tu potrenować, pojeździć. No i zapraszam wszystkich kibiców mini żużla, czy żużla obojętnie jak to zwał, by sobie przyszli popatrzeć, jak ci maluchy wycinają, co robią, czy już umieją jeździć technicznie i w ogóle walczyć. A jest na co popatrzeć, bo przyjedzie plejada naszych zawodników i zagranicy, że będą na pewno ładne zawody. Jak już pan tutaj wspominał o robieniu toru, o przygotowaniach do pierwszych zawodów, to może pan wspomniał, jak tutaj od początku przebiegało pusty teren, pole i jak tutaj się wszystko zaczęło? Wcześniej na Brońskiego był mały tor w środku. Tam się wychowała plejada dobrych zawodników i później, jak już nastały te reklamy i zlikwidowano ten tor w środku, no to był taka posucha, zastój. Był może też podyktowane tym, że jako młodzieżowcy mogli obcokrajowcy jeździć. I był taki u nas zastój. Teraz była możliwość wynajęcia tego terenu wraz z krosowiskiem, bo akurat dwa stowarzyszenia to są Castrol i my jako stowarzyszenie Stal. Będziemy promować tu wszystkie sporty motorowe tu na lotnisku, gdzie jest cross, gdzie jest rajcross, gdzie mini żużeli, gokardy, że wszystko jest w jednym miejscu, każdy może dla siebie znaleźć jakieś zainteresowanie. A że młodzieży jest dużo i chcą brać udział w tych mini żużlu, a później w dorosłym żużlu, no to trzeba to robić i zdecydowaliśmy, że tutaj powstanie taki tor, praktycznie dwa tory, bo dla mniejszych i większych, że wszyscy, nawet dorośli, mogą na tych torach startować. No co jeszcze można dodać? No, na pewno pomocy oczywiście wy, jako przyjaciele tego żużla, można tak powiedzieć, bo od zarania jesteście z tym związani, pomagacie i to cieszy, a następnych waszych przedstawicieli i naszych, że czym więcej tu pracy włożymy, to ten obieg powstanie piękniejszy, a później no, zawody mini żużlu też są ciekawe, a z tego wyrosną następne pokolenie właśnie przedpełskich i innych, gdzie oni tutaj zaczynali na tym małym torze. Właśnie, bo też tak jak wcześniej tutaj z panem rozmawialiśmy, pan wspomniał takie dobre zdanie, że zgoda buduje, jak widać, że jeśli w zgodzie współpracujemy, to mogą powstać fajne rzeczy. No i mogą, tutaj mogą, przy pomocy też właśnie kibiców toru, że również się rozbudował. Nie da ukryć się, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje, dlatego wspólnie jak będziemy działać, będziemy pilnować, a widzicie już kawałeczek jest tego ośrodka, że można się pochwalić nie tylko w kraju, ale i za granicą, jak jeszcze Brick nam dostarczy dmuchane bandy, no to będzie już całym
szczęście, że będzie ten tor bezpieczny, bo i tak jest bezpieczny, szeroki, no, wyprofilowany, że na pewno będą ciekawe zawody. A zapraszam do współpracy wszystkich, no bo to jest coś dla nas, dla Torunia, dla tych opaków, żeby oni tutaj się rozwijali, no, i żebyśmy byli potęgą w kraju i na świecie. Ale jeszcze takie jedno pytanie, bo obecnie wszędzie pieniądze grają dużą rolę, a tutaj jak widać, no, pan praktycznie sam dzięki swojej pasji i zamiłowaniu, no i też również pomocy innych ludzi tutaj zrobił fajną rzecz. Jakby może jakieś takie przesłanie, że niekoniecznie trzeba tutaj w pogoni za pieniądzem, tylko można również też zrobić coś z pasji i z właśnie to jest zrozumienie danych firm, sponsorów też, no bo gro firm, jak tu widzicie, Drewpol dał bandy, pan Stando Adam Butechu dał płyty, następni dają cement, następni co innego, i tak, że jest masę firm, co właśnie pomaga w tej realizacji tego obiektu, i przede wszystkim na pewno nikt nie skąpi nawet grosza, a przede wszystkim no, materiału na to, żeby ta młodzież miała gdzie uczyć się i ćwiczyć, i w przyszłości no, na pewno jest teraz zapotrzebowanie może też w szkole, bo jest ogłoszony nabór do szkoły, no ilu się zgłosi, tam paru z Polski jest, ale to zobaczymy za miesiąc, ile będzie chętnych do uprawiania tego sportu od nas tu stąd, z okolicy i z Polski, nie? A dzięki właśnie sponsorom, a dzięki zrozumieniu, gdzie się pójdzie i wytłumaczy się, na jaki to jest cel i na co to będą przeznaczone te sponsora, czy danej firmy, budowlane sprawy, ewentualnie pieniądze, no to nie widzą przeszkód i zawsze można coś zrobić.